get your monkey running. Hey, down on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way. Oh, that's beautiful. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving ring. Oh, yes. Fire all of your guns at once and explode into space. Siemanko, Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 20. Dzisiaj mamy Shanghai City i wyścigi szybkościowe. No, zrobimy to szybko, porządnie i w ogóle maniada. Tor, na którym jeszcze nie jechaliśmy, ale nasz Shanghai znamy, mieliśmy go w poprzednim odcinku. Teraz mam nadzieję, że za bardzo szurania nie będzie, aczkolwiek sobie mikrofon przesunę troszkę. Mam nadzieję, że tego za bardzo nie było słychać. Mam herbatkę. Shanghai's got some wide, easy streets. Just don't get into trouble on the hairpin junction. You'll get plenty of air over the bridges. Hit them as straight as you can. Kierownicę odkręcam. Muszę przykręcić kierownicę bardziej. Dobra. Pyr, jedziemy. Siema, Oguras. Dziękuję. Owned it. Mordę, przehamowałem za bardzo. Dzięki, wiesz? Dobra, no nie mam wyjścia. Ogór, spadaj stąd. Widzicie, jaka hamuwa? No nie da rady, no nie da rady. Po prostu nie da w mordę rady. Holy fuck, drugą stronę jest jeszcze bardziej chamski wyskok niż podejrzewałem. Bo zawsze jeździliśmy drugą stronę na tym torze. Herbatka, dobra. Try once again. Wow. Dobra, teraz tak bardzo nie będziemy zwalniać. Te para jumpy zaliczone, dobra. Teraz dopiero zwalniamy. A teraz możemy przyspiedzić. Zaliczone, zawaliście. Teraz mam nadzieję, że mi się uda. Mam nadzieję, że mnie nie wrobią w to, że niby zielone, nie? Powoli. Holy fuck. No. Co to miało być? Do tego zakrętu też nie zaliczyłem? No jak to? Weźcie sobie jajec i róbcie. Najpierw go gonimy. To przede wszystkim. Tum tum tum. Chodź tu, gniacie. Zwolnił, że w mordę się popisał. Hardcore 1. Nie wiem, po czym tutaj się jeździ. Natomiast to jest taki dziwny dźwięk. O shit, to będzie teraz ta szykanka, dobra. O ty chamie. Dobra, nie będziesz pokonać czysto okrążenia. Wykręcamy w mordę. No nie udało się. Dlatego teraz możemy poszaleć sobie bardziej. Chodź tu, kmiocie jeden. Dobra, niezaliczone. Trudno. Próbujemy jeszcze raz. Fuck off! Dobra. To nie było najlepsze, co mogło... Ale cham, ja nie mogę. Widzicie, jak on spycha? Jakie cham jeszcze przede mną jedzie? Jakie hamidło. Dobra, podkręcamy dziada. Ops. Trzeba tego kmiota dogonić, no bo nie ma tak... Łatwo, cholera. Myślisz, że może sobie kozaczyć. Tak łatwo to nie będzie. Chodź tu, kmiocie. Cię wezmę na zakręcie, co z nami będzie. GTFO. No super. To nie było ładne. Kurczę, co to za hamowa przede mną jedzie?
Zakręty przynajmniej pozaliczę. Dobra, GTFO gościu. Cię wezmę z lewej strony. Spróbuję to zaliczyć. No nie, no nie udało się. No trudno, ale jestem pierwszy przynajmniej. Kurczę, chrypka mnie złapała. Dobra, teraz ten zakręt. Pobiłem czas okrążenia, teraz jeszcze dwie rzeczy muszę. Właściwie więcej rzeczy, ale nieważne. Będę jak pijany. A tam te chamy się zbliżają. One się zbliżają, no. Trzy zakręty zostały. Ale przynajmniej jestem pierwszy, to jest najważniejsze. Drugą najważniejszą rzeczą jest tor jazdy. Dobra. Przespidzimy. Tu skręcamy. Tu przyspidzimy i ten zakręt trzeba teraz zrobić. Alright, alright, powoli, 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 spokojnie. Damy radę. Maniana. Teraz to nie, to mamy zaliczone akurat. Za bardzo nie musimy się starać, ale... Ale jednak czyste okrążenie trzeba pokonać, plus trzeba ten tor jazdy zaliczyć. Teraz te dwa. Dobra, super. A teraz ten hardcore. Tak jest, mordę, tak to się robi. No tak to się nie robi właśnie. Krótsze przełożenia, trolololo. Holy fuck, co to było? Teraz mnie tamte gnioty dogonią, tak? Super. Jestem przynajmniej pierwszy. Pierwszy w mordę. Patrzcie, prawie mnie zielony ogórek dogonił. Ale wiem przynajmniej, że nie będzie łatwo. Kolejny tor na Szanghaju. Dawać mi ten tor w mordę, jedziemy. Nie jest daleko w mordę. Mhm. Dobra. Nie widzę ogórka. Jest dobry znak, nie widzę ogórka. Idę go chama. Zawaliście. Jedziemy. Nie wiem co się z nimi stało, ale... Shit. Ale ja się cieszę. Szej w mordę nie ma. Holy fuck. Kurczę, chyba obuzowałem sobie krzesło. Teraz mogę się bujać w morda. Jak będę się bujał, to będę skrzypiał. Pociągnąłem sobie przy okazji za kabel słuchawek. Na liście. Ale tutaj są szykany i ja nie mogę. O kochany, jakie tu są szykany i się wyglebłem. I restarty do systemu. No, nie mogę się bujać. Nie wiem, co się stało. Panie! Ta bugatka krzywo stoi. No bo krzywo stoi, no nie widzisz pan. Ślepi są. Zawsze muszą zajrzeć drogę, no. A fakt, że pierwszy zakręt. Grando! Zrobiliście niezły korek, masakra tam z tyłu. Dzięki, że mnie zepchnąłeś, gościu, to było naprawdę takie strategiczne posunięcie, że masakra po prostu. W takim miotku muszę wyprzedzić, ale to myślę, że w miarę szybko pójdzie. A tu jest ten jump, ja tutaj wolę nie ryzykować. Ale sobie z boku pojadę, jak tego nie zaliczę. Bardziej optymalnego toru jazdy, więc możemy być troszkę agresywni.
Myślałem, że w niego wjadę, gadam, będzie wielka wyglebka. Nie no, na szczęście się udało. A, tu przyhamuj. Drugi jump. Nie możemy zaliczyć. Ktoś tu się wywalił w ogóle? Nie, nikt się nie wywalił. Myślałem już, że wielka wyglebka. Dobra, tak myślę, że będą dzisiaj dwie piosenki na dziś. Ponieważ nie chcę się bawić żadnych zespołów, a mamy tak naprawdę tylko cztery wyścigi. Tu się nie będę bawił, żadne albumy. Tylko po prostu powiem o dwóch piosenkach. Pierwszą z nich, którą chcę wam polecić, jest piosenka Rata. Ratatata. Taki zespół glamowy. Chyba już nawet kiedyś polecam, nie mam pojęcia. W każdym razie bardzo lubię tę piosenkę i nie widzę powodu, dlaczego miałbym jej jeszcze raz nie polecić. Piosenka z albumu Out of the Cellar z 84 roku. Round and Round. Znana piosenka. Dla hołdu Stevenowi Pierce, który odszedł z Rata. A niestety z powodów rodzinnych, więc to jest uzasadnione. No i szacun mam dla niego, że zdecydował się opuścić zespół dla rodziny. Naprawdę. I tym większy szacun dla fanów, że z tego co wiem byli wyrozumiali. Bardziej szacun. Potrafią zrozumieć, że rodzina jest ważniejsza niż zespół. Super, walnąłem się. Ale w sumie chyba to mamy już pokonać przez okrążenie, więc mi to wciąło udobna. A zanim okrążenie by się tak chamsko rozpędził tam na samym końcu. W sumie teraz nawet mogę się tak chamsko rozpędzić. Wyskoczyć. Ura! Wow! Nawet wyszło. Prawie. Prawie wyszło. Coś mi tu odstaje. Mu się wydaje. Nie no, nie wiem. Nieważne. Ups, to się walnąłem. A tutaj nie chcę skakać, bo to jest taki chamski most, że wiecie. O ty cholera. Nie ma. GTFO. I na nitrze. Rzekłbym, chociaż ten samochód nie ma nitra, ale GTFO. Już ma lepszy czas ode mnie? Karton jakiś, Need for Speed Karton ma lepszy czas ode mnie. Hamsko! Trzeba poprawić. Bez wywrotki teraz, tam, bez wyglebki. Raz zrobiłem skok śmierci, wystarczy. Ewentualnie trzeba zejść do niskich obrotów. Będzie dobrze. Będzie dobrze! A, bo tu jest jeszcze taka druga odbitka, że tak powiem. O, to jest mój zderza chyba. I jest skręt. Round and round. We'll love a final way, just give him time. Round and round. What goes around, goes around. I tell you why. No, najlepszy czas w mieście. Szacun na dzielnie, yo. W ogóle są to tam takie słowa właśnie, co to też prześpiewałem. What comes around, goes around. I według mnie przez tą piosenkę, że tak powiem, TUF, czy TAF, swoją pierwszą płytę nazwał What Comes Around, Goes Around właśnie. Może od tego, może nie wiem, bo oni są generalnie... Ten zespół jest tak mało znany, że praktycznie nie znamy, no. Czy sobie TUF Glam Metal Band. Będziecie wiedzieli, o co chodzi. Generalnie zespół powstał w 86 roku. Pierwszą płytę wydał w 91. Do dzisiaj istnieje. Jest bardzo mało znany. I generalnie jak dla mnie oni są bardziej takim tributem do glamu, aniżeli takim bardziej... Chociaż no spokojnie mogę ich potraktować jako zespół glamowy, ale dużo pisali o innych zespołach glamowych. Na przykład taka piosenka The All New Generation, czy chociażby, no nie wiem, ostatnio American Hair Band, więc... Dlatego napisali jednak. Jedziesz! Mordę, kolejna impreza.
Go. O, zaliczony tor, a to chyba ten, dobra. Spoko, no to tutaj to możemy poszaleć. Tylko musimy oczywiście te cele zawodów jeszcze zrobić. Shanghai Nanjing Road Dash. Keep it up, man. Gaz, gaz, jedziemy, malina. Dobra, ja się schowam do kokpitu. Wolę w kokpicie jeździć. Akurat szybciej jest taką grą, w której wolę przechodzić w kokpicie. Bo czuję te emocje. Po prostu. Ło. Za maszyście tu się wjeżdża. I nawrót. O kurczę. Za wcześnie bieg zmieniłem. Do czego to doprowadziło? No i dobra, catching. Najgorszy moment. Nienawidzę tego zakrętu. Jest strasznie chamski. No widzicie, jaki chamski? Tak chamski, że ten debil mnie wyprzedził. Kurczę, ale on zapyla. Spadaj, gościu. Moje miejsce, moje pole. Now get the fuck out! Oj, skręt. Oj, straight through the metal. It's a pedal to the metal. Maniana. Tylko tyle? Jak wygląda to, że tylko tyle. Smutne. Zaraz to postaramy się naprawić. Mam nadzieję, że ta wysepka nie przyniesie nam kłopotów. Dobra, niskie zmiany. I zbijamy. I skręt. I teraz spierdut. Dobra. I made it. Teraz zaraz będę miał bądź pierwszy przez całe krążątko. I manianka. Kurczę, po co ja tak to zdrabniam, na serio. Ops. Mam nadzieję, że to też nie przeszkodzi pogadać przez to okrążenie. Tylko tak lekko zahaczyłem kółeczkiem. Gadem, znowu zdrabniam. O, jakiego wała. Dobra, jest. Zawalić. Teraz możemy poszaleć. Nia, nia, nia. Mogę mieć wywalone na optymalnym tor jazdy, na zaliczenia, na wszystko. I don't give a fuck about anything. Fuck everyone and fuck everything. Yeah. Drift. Czy coś się tam stało? Chyba gość się wywalił. Się zator zrobił. Potem lepiej dla mnie. Alright, and now this. Dobra. Pięknie. Przejdziemy z takim speedem. Nawet poprawimy ten poprzedni czas nasz. Tu trzeba się sprężyć. Meee, poprawiłem. Widzicie? Ładnie. I ostatnie okrążonko. I tu. Ła! Zastanawiam, co to jest ten licznik. Macie tu trzy takie liczniki po prawej stronie mojej kierownicy. Zastanawiam. Po pierwsze to jest paliwo, okej. Widzę napis.
Drugi to jest boost, czyli doładowanie. A trzeci? Co to jest? Niby jak, działa trochę jak obrotomierz, ale to nie jest obrotomierz, bo obrotomierz mam tutaj. Co to jest? Muszę mi powiedzieć, co to jest. No nie wiem. Jestem ciekaw. Niby cały czas mamy... Bym puścił gaz. Działa trochę jak obrotomierz. Czy to jest obrotomierz? Nie mam pojęcia, w każdym razie skończyliśmy. Co to jest? Nie mam pojęcia. Dobra, to... O, nocą, fajnie. Optymalny tor jazdy niezaliczony, 3 zakręty niezaliczone. Damy radę. Mam nadzieję. W każdym razie druga piosenka na dziś i... Druga piosenka na dziś będzie... Piosenka tak zwanego przeze mnie zespołu z dupy. Może to brzmi trochę dziwnie, ale tak generalnie nazywam zespoły, które istniały tam parę latek, wydały jeden bądź dwa albumy, no i tyle świat o nich słyszał. Jeszcze raz zespół akurat jest taki zawalisty, że przebił się do MTV z teledyskiem. Tak. Udało mu się to. O shit. Jest to zespół glamowy oczywiście, co Maciek może polecić. Demet! To było chamskie. Jest to zespół, który nazywa się Demols. D-apostrof-mols. Oni miały być, że demolatorzy, tak? Demols. No coś takiego, nieważne. W każdym razie debiut wydają bodajże w 87. To jest nierw, okej, fajny. Wszystko fajnie, ładnie. Nie wiem, co się dzieje. Ale chyba jadę dobrze. No i debiut ten wychodzi, no i chcę polić piosenkę, która leciała w MTV, miała promo wideo i tak dalej, jest to piosenka 777. Ciekawy otwór, nie powiem. Nie wysilali się zanadto przy graniu tam, ale wyszła bardzo fajna kompozycja według mnie, no i myślę, że warto przyznać. Demols 777. Nie 666, tylko 777. Tak dla jest pewnie. Wow, wow. No i właśnie taki zespół z dupy wydał dwie płyty. Sorry, gościu. Takie mamy warunki, że wyprzedzamy. To są moje rulesy. I rule the rules. To jest I rule the ruins, sorry. I rule the ruins. Fashion and fame. I rule. Oh my goodness! No i tak nie będzie czystego krążenia, więc sobie mogę pozwolić. Może się zaraz ktoś mnie przepcha, ale... Ale huk! Idziemy. Dobra, tylko jeden zakręt mi został. Nie wiem, który, chyba coś tam na początku. Zobaczymy. W każdym razie... 777, the number of the heaven. Czy dzisiejsza piosenka? No tak prawie się udało. O shit! Jak nie mogę, zapominam o tym moście. Siema ludzie. Co się właśnie stało? Jeszcze raz. Dobra, w ogóle powtórzę to. To jakaś masakra chyba. Muszę pamiętać o tym moście. Macie pamiętać o moście. To jest najważniejsza rzecz. Pamiętaj o moście. Znaczy to... Tak to wygrasz. Jak będziesz pamiętał o moście, to wygrasz. Najpierw gaz. Przyhamowanko. Przy moście. I możemy jechać. Ła! Ła! Wow! Ogarnąłem. Co teraz pewnie debile będą chcieli mnie wyprzedzić. No właśnie, nie ma zaliczenia, bo debile mnie przypychały. Tu moim pro elo stylem. Tu trzeba uważać. Musi nie wywalić, dobra. Udało się. Tu
jako elo styl jazdy. Daj! Po prostu gaz do dechy. Jak pojawiają się czerwone strzałki, to zwalniamy. Zwalniaj, gościu, niżej! Zaliczone, super. Przynajmniej teraz możemy zrobić większy praktyk. Może od razu optymalny to jazdy nam się tyczy. Wum, nie wiem co oni tam położyli, ale to brzmi dziwnie, jak się jedzie. Jak po jakimś, nie wiem, jakiejś kostce. Whatsoever. Przyhamować, trzeba wykręcić kulturalnie. Kurczę, jak oni tam śmigają naprzeciwka i klatki lecą. Jedziemy w morze. 16 ludu tutaj wypchania ten tor, no nieźle. Dobra, optymalny tor jazdy mamy zaliczony. Dać by się mogło fajnie. Ale ani nie pokonaliśmy czasu okrążenia. Ani nie pokonaliśmy czysto okrążenia. Tego tym bardziej nie pokonamy czysto. Jak widzieliście, jak ja to zacząłem, no to... Po prostu sobie możemy poszaleć. Z radości. Ale jestem pierwszy z tego okrążenia, mam wszystkie zakręty zaliczone, mogę mieć wywalone. Super. Czyli 7-7-7. Polecamy. Najbardziej. Możemy gaz dać. Gaze. Tutaj gaz właśnie. Będziemy skręcać zaraz. Takie opcje. To niestety autohamowanie nam za bardzo nie pomoże, bo autohamowanie nam zredukuje może do czwartego biegu. Musimy temu autohamowaniu pomóc. Niestety tak łatwo to nie będzie. Musimy sami też trochę podziałać. Ups. To żeś przesadził, Maciek. Albo bo zaraz zgaśnie. Ale zrobię sobie trochę krótsze przełożenia. Trochę podgonić to towarzystwo. Znaczy towarzystwo, żeby mnie towarzystwo nie dogoniło właśnie. A teraz spartanimy. Bo nie pokonałem czasu okrążenia jeszcze. Co jest dziwne. It's weird. I teraz może będzie czyste okrążenie pokonam. Może mi się to uda. Wreszcie. Tu. Precision. Dobra, precision jest. Odpowiednio dany gaz. I jedziemy. Kurczę, nie siedź mi tu gość po oczach. Tak sobie, wyjdę przywietrzyć. Dude. Sam sobie pozmieniam biegi, bo widzę, że tutaj adrenalina wysoka. Skręcamy, no bo tu kostkę brukową położyli idioci. A tutaj nie wiem co to jest. To jest jakieś kloce brukowe. Ale teraz to przejdź czysto. Mam teraz widok. Wewnątrz mogę sobie popatrzeć. Estetycznie zakręcam. No i teraz prosta linia obety. Także dziękuję, już podziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli czekacie na kolejny, to zasubskrybujcie mój kanał. Teraz jeżeli macie jakieś pomysły bądź cokolwiek, to piszcie komentarze. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku i tak się wygrywa w mordę. A gościu mi nic nie powie oczywiście, bo po co? No. Także dzięki wielkie. Chwaliście. A my się widzimy w kolejnym odcinku Mistrzostwa Ligowej. Tu pewnie będzie grubo. Nara.